Dzień dobry. Witam Was dzisiaj w Lesie Hirtgen i bitwę będziemy grali w trybie podbój, czyli z jednym punktem do przejęcia, który znajduje się przy rzece, na tam gdzie jest ten niby młyn, czy co to tam jest, w każdym razie koło tych domków. No i jak widać, cała drużyna jedzie właśnie w tym kierunku, tylko ja jeden i... No i ktoś tam jeszcze za mną jedzie na objazd, a ważne na tej mapie jest, żeby właśnie tam jechać. A dlaczego, to zaraz zobaczycie. No musiał, no. O, ciężko było skręcić. Straciłem kilka, jak się za chwilę okaże, ważnych sekund, bo przeciwnicy już wjechali na punkt. Przejmują go. No i teraz, że jak najszybciej dojechać na przestrzał, jest tutaj Avenger. No ale niestety za późno, o tą chwilę, którą straciłem na prostowanie H1-ki. Czerwoni przejęli punkt. No i teraz trzeba będzie się starać, żeby go odzyskać. Ja wjeżdżam w to miejsce, o którym myślałem. To jest bardzo ważny punkt, żeby tutaj ktoś był. No i okazuje się, że jestem sam. Ten kolega w ISie, który mnie tak ładnie popchnął, pojechał na koniec mapy, a ja mam przed sobą całą bandę czerwonych. Najbliżej koło mnie stoi... Czerioter, on właśnie pierwszy się załapał, no a ja dostałem pożar od PZ-470. Ustawiam dym. Jeszcze będę próbował do niej strzelać. No, ona też strzela do mnie. Na szczęście nie trafiła. Na swoje naprawy już zrobiłem. Cofam się w tej do dziury. Czekam, aż mi się uzupełni dym. Ważne jest, żeby tutaj ten dym mieć. I zobaczcie, jaki jest efekt tego, że przyjechałem w to miejsce. Czerwoni musieli podzielić swoją uwagę między całą naszą drużynę a mnie, dlatego żebym ich tutaj po kolei wszystkich wyciągał, gdyby mnie zlekceważyli, tak jak właśnie tą PZT-470, a efekt tego jest taki, że drużynowy wjechał na punkt, odbija go. No właśnie, czerwoni, oni wszyscy do mnie strzelają. Straciłem działo, muszę znowu się wycofać i naprawić swoje uszkodzenia. Drużynowy już punkt przejął. No a ja czekam, jak to się dalej rozwinie. Jest kilku przeciwników przede mną. Tutaj na kwadracie FG4. Tam przy respie nie bardzo są podświetleni. Wielkich szkód na razie nie robię, no ale przypominam im się, muszą na mnie uważać, bo jeżeli tylko któryś się za bardzo wypuści, to będzie dla niego ze szkodą. Do Pantery tylko detrak. No a ten kolega, który był ze mną w tej części mapy, już zginął, już go nie ma. Przede mną zostaje Tygrys i ta Pantera, a od respa pcha się Tygrys H1.
No jestem tutaj sam. Mam nadzieję, że ten niszczyciel, który stoi za moimi plecami, dojedzie do mnie. No właśnie. Panterka przyjęła. Zostały mi tutaj dwa tygrysy. I is. I dostał tylko trafienie, a ten tygrys coraz bardziej mnie objeżdża. Odbity strzał od Isa, jeszcze jedno trafienie. No tu trzeba bardzo uważać, bo jest łatwo samemu wyłapać. No tracę amunicję, następne trafienie w Isa bez żadnych uszkodzeń. Ten tygrys za daleko trochę się wysunął. Znowu tylko trafienie, ale tym razem już się nie będę wycofywał. Przymierzam w karnek. I tym razem jest już ściągnięty. Najwyższy czas, dlatego że muszę się zająć tym tygrysem, którego mam w tej chwili po lewej stronie, no ale jeszcze jest jeden tygrys na respie i tutaj jest ich coraz więcej. A i oni wiedzą, że ja tutaj jestem. Załapał się PT-76. No, będą do mnie strzelać. Niestety H1 przyjechała za blisko. Teraz już nie mogę się tak wystawiać, celować do tych wszystkich przeciwników, którzy wyjechali z respa i coraz bliżej znajdują się przy kapie. Celuję do tygrysa E. Bez powodzenia. Tylko trafienie. Jeszcze jeden strzał miał być, ale już nie będzie, bo tak jak się obawiałem, ten tygrys, który objechał mnie, skończył zabawę H1 i teraz zobaczcie, co się będzie działo, kiedy mnie tam zabrakło w tym miejscu. Najpierw chciałem jechać w stronę kapa, no ale mamy go przejętego, jest tam jakaś osłona dla tego drużynowego, który jest na punkcie, więc nie muszę tam się pchać, za to będę chciał pomóc naszemu niszczycielowi, bo tam jest ten tygrys. No właśnie, znowu się podświetlił. Namierzam tygrysa strzał. W gąsienicę, ściągnięta gąsienica. Poprawka, troszkę wyżej, ale za nisko i poszedł rykoszet po błotniku. Za to ja dostałem obrażenia, mam ściągniętą gąsienicę. Jeszcze raz ta sama sytuacja, lekkie obrażenia dostał kierowca. I nic więcej już nie będzie. Nie nagrałem za bardzo tą panterą, nie pomogłem naszemu niszczycielowi. A sytuacja zmienia się o tyle, że już przeciwnicy odbili punkt i to jest konsekwencją tego, że nie było nikogo tam na górce, żeby pilnować czerwonych, nie dopuścić ich do zjechania na dół. No i wygląda sytuacja tak, że punkt już jest stracony i nie bardzo mamy jak go przejąć, bo nasi zostali u góry.
po kolei giną, wyjeżdżają z respa, ale na tym respie zostają, a ja jak widać cały czas będę polował na tego tygrysa, żeby z powrotem móc wjechać na górkę. Pierwszy strzał. Znowu tylko trafienie. I znowu rykoszet. Nasz niszczyciel już zginął. Tym razem udało się uszkodzić pierścień. Jest jakaś nadzieja. No ale kolega w Hajdynce jest dobrze skontowany. Trudno będzie go tutaj wyciągnąć, zwłaszcza że nie jest na czystym przestrzale. No dopiero teraz. No i jak widać wszyscy nasi są u góry. Czerwoni już zjechali na dół, już pilnują punktu. Ja mam przed sobą tygrysa, ale na tygrysa nie mam czystego przestrzału. Tutaj nie ma co kombinować. Będę jechał tak jak na początku tygrysem H1. Zjadę sobie do rzeki i stamtąd będę szukał swojej szansy na zrobienie na kilku następnych fragów. Mamy jeszcze przewagę na pasku, ale nie jest to zbyt wielka przewaga. Znowu jest ten tygrys. Jakieś przestrzały są, ale za słabe. Lepiej tutaj było mi strzelić do M4A3. Jest też jeszcze ISU-122, też ustawiony bokiem. No i ruszył się tygrys. Pierwszy strzał, krytyczne uszkodzenia. Ściągnięta gąsienica, obrażenia na załogantach, poprawka i tygrysa już nie ma. No niestety, czerwonych jest jeszcze całkiem sporo przy punkcie. No drużynowy tam wjeżdża na kapa. Niechby chociaż zbił. No, niech tylko zbije i nic więcej nie robi. Ja mam 13 bombowców do użycia, brakuje mi dwóch fragów. Jest szansa na atomówkę. I przede mną są dwa cele. Jest PZ-a. W tej chwili wjechała za bunkier, no ale jak wyjedzie, to już jej nie będzie. PZ-4H ściągnięta. No ja ci kolego źle nie życzę, ale mogliby cię rozwalić na tym punkcie, bo jak przejmiesz, to za szybko tą bitwę wygramy i nic nie będzie z atomówki, a mi brakuje jednego fraga. Na gajdziny oczywiście nie liczę. Mam przed sobą na dole pelotkę, ale wyjechało ISU-152. Wpadła atomówka za ten ostatni frag, no ale niestety bitwa się skończyła i atomówki nie ma. Taki sobie sposób wymyśliłem na granie na tej mapie i to już wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki. Cześć!